przodu jakoś? Myślę, że musimy być zdecydowani w tej sprawie. Znaczy myślę, że czy możemy Państwu zdemalować trochę kartki, przesunąć trochę mikrofony do tyłu? Nie możemy. Nie. Dziękuję. Mamy jasność. Można usiąść na barierę. O! Zapraszamy senatora do... Pani przewodnicząca zaczyna, jak domyślam się. Szanowni Państwo, witamy Państwa na konferencji Polski 2050. I jest to konferencja bardzo radosna, a na jaki temat powie nasz prezes Szymon Hołownia. Radosna, bo rodzina nam się powiększa, a to zawsze okoliczność budząca radość i nadzieję. Chciałem właśnie z tą radością poinformować Państwa, że dzisiaj nasze koło parlamentarne Polski 2050 powiększa się o znakomitego polityka, o osobę, która, no, trzeba powiedzieć, sięga swoimi politycznymi korzeniami aż do czasów walki o niepodległość w latach 80. To uczestnik obrad Okrągłego Stołu, to człowiek, który, proszę też zwrócić na to uwagę, był swego czasu i w Prawie i Sprawiedliwości i był też członkiem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj dołącza do Polski 2050, a my serdecznie go na pokładzie witamy, licząc na to, że bardzo wzmocni naszą nadzieję na to, że dzisiaj scenę polityczną w Polsce trzeba zdepolaryzować. Trzeba odejść od tego wyniszczającego ją i nas wszystkich sporu pomiędzy dwoma wielkimi siłami politycznymi, a doprowadzić wreszcie do tego, żeby zrobiło się na niej więcej miejsca, nie dla strachu jednych przed drugimi, ale dla nadziei. Paweł Zaleski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej i to będzie jego główny obszar zainteresowań w naszym ruchu. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, Polska znajduje się w bardzo trudnej międzynarodowej sytuacji. Słyszymy o tym i wczoraj, słyszymy o tym w ostatnich miesiącach. Bardzo potrzeba nam nadziei również w tym zakresie. Bardzo potrzeba nam kompetencji, relacji, otwierania drzwi, a nie trzaskania nimi na okrągło. Potrzeba nam ludzi, którzy umieją zasiąść przy stole i walczyć o to, co ważne dzisiaj dla Polaków, ale bez chamstwa, bez głupoty, bez kłamstw, bez narażania na szwank naszej dumy, godności i bez redukowania naszego narodowego potencjału. Bardzo się cieszę, że nasze koło, liczące od tej pory już 8 posłów i posłanek, jednego, 8 posłów i posłanek, jednego senatora, będzie coraz silniejszym głosem w polskim parlamencie. A ponieważ, jak Paweł zdążył się już przekonać, ja potrafię mówić długo, ale staram się jednak nad tą cechą bardzo pracować, oddaję Ci, Pawle, głos i zapraszam. I witam bardzo też serdecznie na naszym pokładzie. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, Szymonie, bardzo dziękuję za zaproszenie, które od Was dostałem. Bardzo się cieszę, że będę członkiem koła Polska 2050. Muszę powiedzieć, że może zacznę od takich osobistych refleksji. Zostałem przyjęty bardzo serdecznie i bardzo profesjonalnie. I za to bardzo serdecznie dziękuję, bo to pokazuje, że Wasza praca dotychczasowa, ale także w przyszłości będzie skuteczna, będzie efektywna. I ja muszę powiedzieć, że z takim profesjonalizmem zetknąłem się po raz pierwszy. Jestem po szeregu rozmów z działaczami Polski 2050, z think tankiem, z ekspertami think tanku. I to rzeczywiście bardzo duża radość pracować z Wami i być członkiem Waszej rodziny. Ale oczywiście zaważyły argumenty polityczne, no bo to jest decyzja polityczna, mająca oczywiście swój wymiar personalny, osobisty, ale przede wszystkim polityczny. Przyjąłem zaproszenie do Polski 2050, dlatego że, także biorąc pod uwagę te doświadczenia, o których mówił Szymon, wiem i doświadczyłem tego,
jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków, w której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie o służenie Polakom. Dla mnie bardzo ważnym argumentem na rzecz Polski 2050 jest to, że to jest dzisiaj główna partia na opozycji, która prowadzi poważne prace programowe. Prace, które chociaż są prowadzone przez ekspertów, są bardzo szeroko konsultowane i te konsultacje mają wpływ na finalny efekt. A więc to jest partia, która prowadzi pracę programową, ale bardzo głęboko zakorzenioną, nieoderwaną od interesu Polaków. To jest rzecz najważniejsza, bo tylko w ten sposób możemy Polakom służyć. I to są tak naprawdę najważniejsze powody. No jest jeszcze ten jeden, że w związku z takim charakterem pracy ruchu, bo to jest ruch, szeroki ruch, w związku z takim charakterem pracy ja będę miał również szansę pracować programowo i przedstawić moje propozycje, które wiem, że będą poważnie potraktowane. I za taką możliwość wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja bardzo jeszcze... Spontaniczne oklaski. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko dodam jeszcze od siebie, może w takim bardziej familiarnym tonie, i coś, co zrani serca wszystkich pozostałych uczestników tej konferencji z koła parlamentarnego. Otóż ja w ostatnich wyborach głosowałem na Pawła Zalewskiego. I proszę bardzo, do jakiego spotkania dzisiaj doszło, że obywatel, który był wyborcą Pawła, dzisiaj zaprasza go do swojego politycznego ugrupowania. Będziemy korzystać z tej długiej drogi i doświadczenia politycznego Pawła Zalewskiego. Traktujemy ją jako kapitał, jako zasób, na którym będziemy mogli opierać, budować mądrość decyzji, które będziemy podejmować. Ale Ruch Polska 2050 to obok ludzi, którzy w polityce mają duże doświadczenie i duże kompetencje, również ci, którzy wchodzą do tego ruchu z działalności obywatelskiej. To tysiące ludzi w Polsce przekonanych, że czas już na nową politykę, na depolaryzację, na sytuację, w której znowu będziemy mieli poczucie, że nie oglądamy w telewizji serial o bohaterach, których choć obserwujemy, nas bezpośrednio nie dotyczą, ale że polityka to narzędzie zmieniania naszego życia na lepsze. Chciałbym przedstawić przy tej okazji drugą osobę, która dołącza do struktur politycznych naszego ugrupowania. To Mikołaj Dorożała, członek zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 z warszawskiego Bemowa. Z Bielan, ale to blisko od Bemowa. Tak, też kiedyś tam nawet mieszkałem, ale jak widzisz, słowo Bielan nie zawsze przechodzi mi łatwo przez usta. Więc Mikołaju, powiedz, dlaczego ty w Polsce 2050 i w tej części politycznej naszego ruchu? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. To ciekawa sytuacja, bo nie tak dawno, kilka tygodni temu, byłem niedaleko stąd, jakiś kilometr pewnie w linii prostej, na Alejach Ujazdowskich pod Kancelarią Premiera, gdzie spędziłem noc w namiocie na chodniku razem z medykami w Białym Miasteczku. To był mój gest solidarności dla tego środowiska i taka potrzeba fizycznego zaznaczenia swojej obecności właśnie tam. Nie tylko poprzez lajka na Facebooku czy transmisję, obejrzenie jakiejś transmisji w internecie, ale bycie tam, zobaczenie ich perspektywy, wysłuchania ich, porozmawiania z nimi. Dzisiaj stoję tutaj, jestem po raz pierwszy w tym miejscu. W miejscu, w którym podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące każdego obywatela w tym kraju. I można przyjąć takie założenie, że wypieramy tę politykę ze swojego życia. Ja to też rozumiem i szanuję, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie zaczynania każdego dnia od włączania telewizji informacyjnej. Niektórzy twierdzą nawet, że dobrym sposobem jest jakiś rodzaj emigracji wewnętrznej. Też to rozumiem, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prędzej czy później, jeśli nawet udamy się na taką emigrację wewnętrzną,
te konsekwencje decyzji podejmowanych w tym budynku i tak nas dotkną. Dlatego cieszę się, że jestem wśród ludzi, którzy już teraz próbują choć odrobinę zmienić tę Polskę na lepsze, żeby była trochę lepsza w niedalekiej przyszłości. Cieszę się, że jestem wśród ludzi, wśród których nie ma denialistów klimatycznych. No nie ma ludzi, którzy twierdzą, że zmiana klimatu jest jakąś fanaberią. Wszyscy doświadczamy niestabilności klimatu, wszyscy w tym kraju, gdziekolwiek nie żyjemy. Cieszę się, że jestem wśród ludzi, dla których pojęcie hałasu jako zanieczyszczenia środowiska, celowo używam tutaj słowa hałasu, jest ważne. Przed kilkoma dniami nasi wolontariusze na Ursynowie złożyli interpelację w sprawie hałasu z nowo powstałej południowej obwodnicy Warszawy. I wreszcie cieszę się, że jestem wśród ludzi, którzy rozumieją, że należy zwiększać inwestycje na psychiatrię w Polsce, w tym na przykład psychiatrię dziecięcą. Żyjemy w czasach COVID-u, wszyscy mierzymy się z ogromnymi problemami. To jest eksplozja problemów psychicznych Polaków. Z jednej strony COVID, z drugiej strony rewolucja technologiczna i jeszcze niepewność polityczna. Wszyscy odczuwamy głębokie lęki i strach przed tym, co się może wydarzyć już za chwilę w niedalekiej przyszłości i w tej trochę dalszej. Dlatego cieszę się, że tutaj jestem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie ważne, że grupa ludzi, z którymi działam na zasadzie wolontariatu i w organizacji politycznej, to grupa ludzi, dla których ważna jest demokracja i słowo demokracja dzisiaj waży zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka lat temu. I zielona demokracja, czyli ta zielona sfera, która jest sferą odpowiedzialności za to, jaką Polskę zostawimy swoim dzieciom i swoim wnukom. To od nas dzisiaj zależy. Drodzy Państwo, wierzę, że polityka oparta na wrażliwości jest możliwa. Życzę sobie i Państwu, aby tej wrażliwości było jak najwięcej w życiu społeczno-politycznym, a jak najmniej taniego populizmu. Dziękuję bardzo. Ja chciałam w takim razie powitać oficjalnie Pawła Zalewskiego na naszym pokładzie. Pawle, cieszę się bardzo, że koło parlamentarne Polski 2050 powiększa się. Witaj. Jeszcze znaczek. Natomiast Mikołajowi ja wręczę znaczek, ale wolę, żebyś ty sam go sobie przypiął. Dziękuję bardzo. Obawiam się, że mógłbym. Mogę ci pomóc. Sprawy w odznaczeniach muszę jeszcze nabrać, żeby nie stanowić zagrożenia dla odznaczanych. Przeszło? Przeszło. Super, dziękuję bardzo. Natomiast Mikołaju, tobie chciałam złożyć tutaj zobowiązanie jako członkowi stowarzyszenia, że my jako posłowie zawsze przy tych sprawach, przy których jest nasz ruch, ci wolontariuszy, członków stowarzyszenia, jesteśmy ogromnym ruchem społecznym, my zawsze będziemy. Tak jak ja byłam na przykład na Ursynowie właśnie ostatnio, tak jak staramy się być we wszystkich naszych regionach. I bardzo się cieszę, że ta współpraca idzie nam tak dobrze. Gratulacje. Super. Dziękuję bardzo. Ja też gratuluję. Ja również gratuluję. No dobrze, to miło już było, to teraz pytania od Państwa, tak? Dzień dobry, Patryk Jędowski, Wirtualna Polska. Chciałbym Pana zapytać, czy Polska 2050 w jakikolwiek sposób analizuje dwa opisane przez nas przypadki dotyczące obecnego tutaj Pana Profesora Maksymowicza, a chodzi mianowicie o łączenie zadań lekarza i zadań posła i obecności w Sejmie, kiedy rzekomo Pan poseł, Pan Profesor miał być w szpitalu, a także wstrząsającej historii, a tutaj krótko zacytuję, Profesor Wojciech Maksymowicz był wpisany w szpitalnym raporcie jako jeden z dwóch chirurgów uczestniczących w skomplikowanym zabiegu. W rzeczywistości przez większość czasu nie było go na sali operacyjnej. Pozostał lekarz w trakcie specjalizacji, który według sądu popełnił błąd. Pacjentka zmarła. Sprawa jest poważna. W tej sprawie wypowiadali się biegli sądowi. Pytanie, co Pan na to i co sam Pan Profesor na to? Pan profesor odpowie z całą pewnością sam na pytania, które zostaną mu postawione. Ja wychodzę z założenia, że to nie biegli sądowi decydują w Polsce o czyjejś winie lub jej braku, tylko postępowanie sądowe, które w tej sprawie się toczy i czekamy na prawomocne rozstrzygnięcie. Profesor Maksymowicz poinformował nas, że w tej sprawie, która w jego ocenie bardzo poważnie narusza jego dobra osobiste i godzi w dobre imię oraz jego chwalebną historię wykonywania zawodu lekarza, podejmie kroki prawne i na drodze prawnej będzie bronił tych swoich praw, przedstawiając stan faktyczny. To dla nas wystarczający komunikat, bo to sąd musi rozstrzygnąć o winie i jeżeli pan profesor Maksymowicz przekonany jest o tym, że
ma materiał do tego, żeby swoich racji bronić, swojego dobrego imienia bronić. My cierpliwie będziemy czekali na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Natomiast muszę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o poprzedni tekst, który Państwo opublikowali, dotyczący dyżurów pana profesora Maksymowicza, profesor Maksymowicz, nie chcę tu uprzedzać też czynności prawnych, które w tej sprawie podejmie, ale przedstawił nam harmonogramy, przedstawił nam dokumenty pokazujące, że tezy zawarte w tym artykule najprawdopodobniej nie opierają się na faktach. Jak mówię, to jest sprawa na tyle poważna, dotycząca nie tyle polityki, bo nie o niej tu mówimy, ale życia i zdrowia ludzi, że powinna być z najwyższą uwagą, cierpliwie i spokojnie wyjaśniona przez organy, które po prostu w Polsce, w polskim porządku prawnym do tego służą. Czekamy na rozstrzygnięcia w tej sprawie. Profesor Maksymowicz podejmuje kroki prawne. Decyzje będziemy podejmowali, kiedy będziemy znali ich efekt. Czy samego pana profesora mogę poprosić, bo pan profesor nie chciał niestety rozmawiać, a może konferencja prasowa? To jest konferencja, nie rozmawiamy. Ja rozumiem też jakby to, że chce się pan odnieść do tekstu pana redakcji, natomiast ta konferencja prasowa służy też innym tematom, więc ja bardzo chętnie udzielę panu wszelkich wypowiedzi, kiedy już, że tak powiem, wysłuchamy też pytań innych, które może dotyczyć będą innych kwestii. No, oczywiście profesor Maksymowicz też w tej sprawie wypowie się, także proszę o moment cierpliwości. Ja jeszcze chciałam zapytać o Wysławowskiego. Kiedy zaproszenie zostało wysłane? Ja przepraszam najmocniej, nie słyszę. Kiedy zaproszenie zostało wysłane do przyłączenia się do głosu? Czy po tym, jak pan został zaproszony? Tak, po tym, po tym jak... Zaproszenie zostało wysłane, wystosowane raczej, bo się nie wysyła takich zaproszeń pocztą, ale zaproszenie otrzymałem po tym, jak upubliczniłem list do koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, w którym ogłosiłem, że rezygnuję z ubiegania się o członkostwo w tej partii, o przywrócenie do tej partii. I jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie wtedy to zaproszenie zostało wystosowane. Jeszcze chciałem zapytać, czy kolejne transfery do Polski 2050, jak rozumiem, rosnące aspiracje, można traktować jako zapowiedź samodzielnego startu wyboru bez współpracy z innymi partiami? Wie pan, no, o ile ja dobrze pamiętam, to myśmy nigdy niczego innego nie zapowiadali niż samodzielny start w wyborach, więc nie widzę tutaj też specjalnego pola do newsa i do zmiany. Tak, zamierzamy samodzielnie wystartować w wyborach, chyba że warunki polityczne, które będą, będą preferowały i będą nam jasno wskazywały, że sensowniejsze jest inne, ale powtarzam, sensowniejsze jest inne rozwiązanie. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi po tej stronie opozycyjnej dzisiaj ma taką emocjonalną potrzebę, wszyscy się zjednoczcie i doprowadźcie do jakiejś fundamentalnej zmiany. Tylko że na tych emocjach może żerować PiS i może żerować pomysł ich na utrzymanie władzy, która jest szkodliwa dla Polski, dla Polaków przez kolejną kadencję. My dziś powinniśmy pragmatycznie podchodząc do sprawy, po pierwsze budować każdy swój osobny potencjał, a mieć gdzieś w tyle głowy, że być może trzeba będzie ułożyć się. Może w dwa bloki, może w trzy bloki, może w jakiejś innej konfiguracji, która już od taktyki politycznej zależy, pozwoli osiągnąć nasz cel, którym nie jest samo zwycięstwo nad PiS-em, tylko poprowadzenie Polski wreszcie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli pyta pan o nasze aspiracje, pewnie, że dobrze, że by było, gdyby Polska 2050 dzisiaj, w tych gorących czasach, miała w Sejmie swój klub i mogła w jakiś jeszcze bardziej wyraźny sposób przebijać się z ważnymi dla Polaków rzeczami, podczas kiedy tyle nieważnych rzeczy albo niemądrych rzeczy dzisiaj w Sejmie przechodzi. Ale nie jest to naszym celem samym w sobie. Nie będziemy do tego dążyć ani po trupach, ani w jakichś dziwnych konfiguracjach. Jeżeli tak się ułoży i znajdą się ludzie, którzy będą chcieli być zgodni z naszym DNA i razem z nami budować tę nową nadzieję, to będziemy otwarci. Natomiast w tej chwili takich transferowych kolejnych planów nie ma. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.